dobry Państwu. Witam wszystkich na pomarańczowej konferencji prasowej. Za nami spotkanie 25. kolejce, w której to Warta się raz zremisowała z Ursusem Warszawa. Są z nami szkoleniowcy obu drużyn, pan Ariel Jakubowski i Dariusz Bratkowski oraz zawodnik sieradzkiej Warty Patryk Klofik. Proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. W pierwszej kolejności proszę trener gości, pan Ariel Jakubowski. Dziękuję. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, myślę, że mogło się podobać kibicom, bo wiele takich podbramkowych sytuacji i Warta stworzyła i my próbowaliśmy kilka akcji takich po przechwycie stworzyć. Zabrakło trochę dobrej decyzji, żeby może dograć piłkę do lepiej ustawionego kolegi i za szybko chcieliśmy ją kończyć. Ale na pewno, tak jak mówię, mecz mógł się podobać, tak? bo z jednej i z drugiej strony było kilka akcji. Warta przede wszystkim na pewno bardzo dobre sytuacje po stałych fragmentach gry. Tutaj plus dla mojej drużyny, że udało się to wybronić i w tych takich trudnych momentach to wybroniliśmy. Mimo tego, że przez około 30 minut Warta grała w dziesiątkę, no, tak naprawdę nie było widać, że gramy w przewadze, tutaj trzeba szczerze przyznać. Ale tak jak mówię, no mieliśmy plan na ten mecz i się układał nieźle, bo graliśmy na zero, graliśmy dobrze w obronie i po prostu po przechwytach mieliśmy dobre sytuacje. Niestety, tak jak mówię, nie udało się nic wykorzystać. Po tym, jak nie wykorzystaliśmy tych sytuacji, no to Warta trochę doszła do głosu i jestem zadowolony, że udało się utrzymać wynik 0-0. Tak naprawdę muszę to szczerze powiedzieć, bo Warta tutaj pokazała, że jest groźną drużyną i że na pewno będzie w przyszłych kolejkach zdobywać punkty. Jeśli chodzi o ocenę meczu, to tak jak już wspomniał trener gości, spotkanie było na niezłym poziomie. My też mieliśmy swoje jakieś tam założenia. Chcieliśmy najpierw obronić 0-0 i zdobyć decydującą bramkę. Stworzyliśmy sytuację, nie udało nam się ich wykończyć. Drużyna zagrała, uważam, bardzo dobry mecz taktycznie i pod względem dyscypliny. I w momencie, nawet w 60 minucie, gdy dostaliśmy czerwoną kartkę, zaangażowanie w ten dzisiejszy bój, bo dla nas każdy mecz to jest bój, bo wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, nie było po prostu widać tej straty jednego zawodnika. Mówię, sytuacje były z jednej i z drugiej strony. Zabrakło po prostu tej kropki na ti, ale mówię, w mojej ocenie to nawet przed samym meczem, to mecz był do jednej bramki. Takie były po prostu założenia, że drużyny Ursus silny, my skoncentrowani, zdyscyplinowani i mogło się to rozstrzygnąć. Mówię, do jednej bramki. Chwała chłopakom za podjęte działania i trud w tym meczu. Patrząc na przebieg i to, że graliśmy w dziesiątkę, jestem bardzo zadowolony z tego punktu, ale nasza sytuacja w tabeli mówi nam, że powinniśmy więcej. Nie udało się dzisiaj, ale są kolejne spotkania i wierzę w chłopaków, że dalej będziemy to ciągnąć i osiągniemy cel swój. Dziękuję bardzo. Czyli kolejne punkty w następnym meczu. Dzięki bardzo. Proszę bardzo, komentarz Patryk Kofi. No, witam serdecznie. No co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, z przebiegu gry na pewno szkoda tej czerwonej kartki. To jest moje zdanie, bo akurat ja, będąc na boisku, myślałem, że jest faul na Mitku, a nie zawodniku z Ursusa, no ale niestety sędzia podjął taką decyzję, nie inną. No, co możemy powiedzieć? No co, my gramy dalej, nie składamy broni, na pewno będziemy walczyć do ostatniego meczu, szanujemy ten punkt, chociaż z przebiegu meczu były tam sytuacje też, Ursus miał swoją sytuację w końcówce tam spotkania, bodajże zawodnik tam dziesiątką chyba miał taką fajną sytuację, gdzie mógł złamał do środka, chyba mógł uderzyć po długim, akurat niecelnie trafił chyba tam w boczną siatkę. Też taka sytuacja groźna, no ale mówię, no my też mieliśmy swoje sytuacje, szkoda tego meczu, no bo naprawdę my potrzebujemy punktów, tak? My u siebie musimy wygrywać, no ale no nic, no, grając w dziesiątkę, na pewno ten punkt też jest dla nas ważny. Dziękuję bardzo.